Witajcie moi drodzy w nowym programie pod nazwą Mity o kalwinizmie. Chcielibyśmy w tym programie poruszyć kilka mitów dotyczących właśnie kalwinizmu. Jak to wygląda, jaki jest obraz kalwinizmu w zborach protestanckich, jaki jest obraz Boga kalwinizmu w zborach protestanckich. Dlaczego chcielibyśmy o tym mówić? Dlatego, że Bóg kalwinizmu, bo tak jest przedstawiony jako Bóg tyranii. Bóg, który jest Bogiem nielitościwym, Bóg, który robi ze swoim stworzeniem, co mu się podoba, który skazuje swoje stworzenie na potępienie, nie daje mu szansy nawrócenia. Jest to Bóg, który jest bez miłości, Bóg, który jest takim kimś, kto bawi się ludźmi na zasadzie kukiełkami w przedstawieniu, w teatrzyku dla dzieci. And if you look down at the puppet, you can now see that he's walking along. If I turn him to face you, and you come back up to the top, you can see. To jest taki obraz takiego Boga, który nawet kiedyś słyszałem, że to jest Bóg, który programuje ludzi jak robotów. To znaczy, że my nie mamy własnego myślenia, tylko to, co Bóg zamierza, to, co Bóg robi, czy to, co my robimy, tak naprawdę robimy tylko i wyłącznie dlatego, że Bóg nas tak zaprogramował. Znaczy, że uwierzyliśmy, poszliśmy za Bogiem nie dlatego, że my chcieliśmy, tylko dlatego, że Bóg nas zaprogramował jak roboty. No ale może od początku. Oczywiście Bóg jest litościwy, Bóg jest dobry, Bóg jest pełen miłości. Doskonale znamy werset 3,16 z Ewangelii Jana, gdzie jest mowa o tym, że Bóg posłał swojego Syna na świat po to, aby świat zbawił, aby każdy, kto w Niego wierzył, nie umarł, ale miał życie wieczne. I oczywiście ten werset jest bardzo często przytaczany właśnie przez różnych ludzi, nie tylko wierzących, ale też ludzi ze świata, którzy tatuują sobie gdzieś na plecach, na rękach symbole 3,16, co jest nawiązaniem właśnie do Ewangelii Jana, do tego, jak miłościwy jest Bóg, jak duże jest w Nim miłości, jak kocha On swoje stworzenie. Dlatego też posłał swojego Syna, żeby ten Syn oddał swoje życie za to stworzenie, po to, aby to stworzenie zostało zbawione. Tym bardziej występuje tam słowo świat, więc w pewnym mniemaniu, w pewnym takim rozumowaniu ludzi, którzy uważają, że Bóg posłał swojego Syna po to, aby zbawił każdego człowieka, słowo świat jest tłumaczone właśnie w taki sposób, że Chrystus przyszedł na świat po to, aby zbawić nie wybranych, tylko aby zbawić każdego człowieka. Ale jaka jest prawda, moi drodzy? Jaki jest tak naprawdę człowiek na świecie? O tym należy przypomnieć, dlatego że oczywiście cały czas mówimy o obrazie Boga kalwinistów, Boga, który jest tyranem, ale jednocześnie zapominamy o tym, jaki jest człowiek. Przecież mamy napisane doskonale w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, jaki jest człowiek i że ten człowiek jest bez wymówki, ponieważ Bóg objawia się w swoim stworzeniu. To znaczy wszystko to, co widzimy dookoła, to, co Bóg stworzył, tak jak do małych dzieci, ptaszki, zwierzątka, całą zieleń, drzewa, księżyc, słońce i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to jest dowodem Bożej obecności, więc człowiek widząc to, człowiek, który deklaruje się jako nawet niewierzący, człowiek widząc to wie i jest przekonany i przekonywany właśnie przez to stworzenie o tym, że istnieje Stwórca. Natomiast i tak tego Stwórcę odrzuca. Żyje według własnego życia, żyje według własnego systemu moralnego, według własnych przekonań. Uważa, że te przekonania są najlepsze. Uważa, że system moralny, który być może serwuje mu państwo, być może jakieś elity, jest najlepszym systemem moralnym. I Bóg, czy religia, czy wiara jest tylko jakimś zaściankowym czymś, co pozwoli na to, aby w jakiś sposób sterować masami. Po to został wymyślony Bóg, po to została wymyślona wiara, religia, obojętnie jak kto to nazwie, po to, żeby sterować innymi ludźmi. Ale wracając jeszcze do tych złych ludzi, przecież pamiętamy doskonale chociażby naród wybrany, który wyszedł z Egiptu i co zrobił? Ulepił sobie cielca. And evil. The
those who will not live by the law shall die by the law. Tak więc my dzisiaj też może nie lepimy sobie cielców, takich, które są namacalnymi jakimiś wyobrażeniami Boga, natomiast naszymi cielcami, bałwochwalstwem naszym może być na przykład pieniądz. Ludzie podążają za pieniędzmi, podążają za karierą, podążają za różnego rodzaju rzeczami namacalnymi, czy rzeczami, które mogą ich w jakiś sposób ubogacać i robią z tego sobie bożków. Zastępują prawdziwego Boga, który może dać im pokój, spokój, zbawienie, jakimiś rzeczami, które uzupełniają ich pustkę w nich samych. No i to można nazwać właśnie bałwochwalstwem. Tak więc ludzie dzisiaj są bez wymówki, nie są w stanie odrzucić to, że Bóg istnieje, a odrzucają to tylko i wyłącznie z powodu swojej grzesznej natury, ponieważ chcą żyć własnym życiem według własnych zasad, tak jak powiedziałem, własnych systemów moralnych, a Bóg oczekuje od nich, że będą żyć według Bożych zasad, według Bożego systemu nakazów, zakazów moralności, a nie według pewnych zakazów moralności tego świata. No i dochodzimy, moi drodzy, do pewnego momentu, gdzie miłość, o której mówią ludzie z kręgów właśnie chrześcijańskich, kościelnych, miłość ma zastąpić wszystko. To znaczy miłość ma wyprzeć całkowicie Bożą sprawiedliwość. Bóg jest litościwy, Bóg jest miłością, Bóg przebaczy każdy grzech. Tak więc jeżeli taki obraz Boga istnieje, jest serwowany w zborach protestanckich, to ciężko jest nam przyjąć obraz Boga, który jest Bogiem sprawiedliwym, który może ze swoim stworzeniem zrobić, co mu się podoba, może go, tak kiedyś pamiętamy, czytamy w Starym Testamencie, Bóg podjął decyzję o zalaniu świata, o uratowaniu Noego i jego rodziny, czy też Bóg podjął decyzję o tym, aby spalić Sodomę i Gomorę i ludzi, którzy tam się znajdowali. To były decyzje o Bożej sprawiedliwości. Trzeba pamiętać o jednym. Bóg nie może być tylko i wyłącznie miłością bez sprawiedliwości. Znaczy, Bóg nie może w swojej miłości zaprzeczać swojej sprawiedliwości. To jest jasny przekaz, tak więc to, że dzisiaj w sporach jest serwowana nauka dotycząca tego, że Bóg jest tylko i wyłącznie miłością i Bóg przebaczy każdy grzech, jest kłamstwem, jest niestety uciszeniem ludzkiego sumienia, jest serwowaniem pewnego obrazu Boga, który nie istnieje, i to musimy mieć także na uwadze. I właśnie tego typu miłość sprawia, że stajemy się ludźmi bez hamulców. To znaczy w zborach, oczywiście teraz powiemy, że to są jakieś takie naciągania, są to jakieś marginalne sprawy, ale nie do końca, ponieważ dzisiaj w zborach możemy zauważyć na przykład właśnie przez tą miłość, właśnie przez to, że próbujemy ludziom powiedzieć, że Bóg jest na tyle litościwy, miłościwy, że potrafi, czy chce przebaczyć człowiekowi każdy grzech. Tak więc wszelkiego rodzaju grzechy, pomijając już kwestie zdrady, pomijając kwestie złodziejstwa, kradzieży, ale chociażby spójrzmy na te nowoczesne zbory, które gdzieś tam się formułują. Oczywiście ktoś powie, że to nie jest chrześcijaństwo, ale te zbory uważają, że są chrześcijańskie, że właśnie Jezus, Bóg wybaczają. Czy na przykład sprawa homoseksualizmu w kościele, gdzie przecież mówi się o tym, że to są też bracia, to są też siostry, że Bóg na pewno im wybaczy, że Bóg cieszy się z tego, że oni się kochają, że ci ludzie są ze sobą, bo przecież dla Boga najważniejsza jest miłość. I przymyka się oczy w ten sposób na grzech. Dlatego też robi się pewne wytrychy właśnie w tych kościołach protestanckich, bo to najczęściej można powiedzieć pseudoprotestanckich, pseudochrześcijańskich, ale najczęściej właśnie w takich zborach, w takich wspólnotach widać tego typu unowocześnienia, które nazywa się właśnie Bożą miłością i mówi się o tym, że Bóg każdemu wybaczy właśnie ze względu na to, że jest Bogiem
miłościwym, pełnym miłości i nie będzie zważał na nasze grzechy. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, trzeba pamiętać o tym, że Bóg jest sprawiedliwy i miłość jest miłością oczywiście. Bóg kocha swoje stworzenie, kocha dlatego, że pozwala każdemu korzystać z dzieła swoich rąk, pozwala każdemu korzystać z plonów swojej ziemi. I to nie jest tylko dla wybranych, tylko to jest dla wszystkich, więc Bóg w swojej miłości ogólnie do swojego stworzenia zezwala, pozwala temu stworzeniu korzystać z tego, co sam stworzył i cieszyć się tym, bo tak jak jest napisane, przecież pada nad wierzącymi, niewierzącymi, siedzi słońce nad jednymi i nad drugimi. Tak więc w tym przypadku jest to samo. Bóg pozwala wierzącym, oczywiście wierzącym, ale też i niewierzącym korzystać z plonów swojej ziemi, z tego, co stworzył, tak jak już powiedziałem. Natomiast trzeba pamiętać, że Bóg oczywiście jest sprawiedliwy i wszelka miłość, która jest, tak jak powiedziałem, serwowana dzisiaj w zborach, nie może być zastępowana, Boża sprawiedliwość nie może być zastępowana przez kłamliwy obraz Bożej miłości. To teraz może, moi drodzy, krótko o tym, czy Bóg skazuje ludzi na piekło. Dlaczego taki temat? Dlatego, że obraz Boga kalwinistycznego, obraz Boga, jaki przedstawia kalwinizm, jest obrazem Boga, który jest zły. Jest obrazem Boga, który jest tyranem, który skazuje ludzi na wieczne potępienie. Dlaczego? Dlatego, ponieważ tak postanowił i bawi się ludźmi. Można powiedzieć, że właśnie takie jest przeświadczenie, że ten Bóg jest kimś w rodzaju, powiedzmy, tyrana, który przychodzi i wszystko rozrzuca, wszystko rozwala, niszczy, bo tak mu się podoba, bo taki ma kaprys. Więc taki jest ten obraz Boga w wykonaniu kalwinistów. Ale czy Bóg faktycznie skazuje na piekło? Tak powiedziałem na początku, Bóg, jak wiemy, na sądzie będzie ludzi skazywał na wieczne potępienie, ponieważ od tego jest sąd i od tego jest Bóg w znaczeniu sprawiedliwości. Przecież nie może być tak, że ludzie, którzy grzeszą, są odwróceni od Boga, nie chcą Go znać, nie chcieli Go nigdy poznać, odrzucili Go właśnie w Jego stworzeniu, będą się cieszyć razem z Nim w niebie. Tak nie może być. Tak więc wiemy doskonale o tym, że Bóg takich ludzi będzie sądził. Ale dlaczego jest ogólnie pogląd taki, że Bóg skazuje ludzi na piekło? Problem polega na tym, moi drodzy, że my nie chcemy zrozumieć, po pierwsze, Bożych atrybutów, Bożej sprawiedliwości, a skupiamy się głównie na człowieku jako kimś, kto jest pokrzywdzony. Jako dobry człowiek, który żyje na tej ziemi, który chciałby poznać Boga, a ten zły Bóg skazuje go na piekło, skazuje go na wieczne potępienie. Problem polega na tym, że my mamy złe patrzenie właśnie na tego człowieka. I to nie jest dobry człowiek, który chodzi po tej ziemi. To nie jest człowiek, który chce poznać Boga. To nie jest człowiek, który kocha Boga, który jest otwarty na Boga, który ma otwarte serce na Boga i ten Bóg go skazuje na piekło. To jest człowiek, który jest zbuntowany. To jest człowiek, który nie chce znać Boga, który nigdy go nie chciał poznać, który jest w całkowitej awersji do Stworzyciela. I my dzisiaj w zborach staramy się powiedzieć ludziom, że Bóg jest kimś złym, dlatego że takim ludziom on nie ofiarowuje zbawienia. Że Bóg kalwinistów jest zły, dlatego że wysyła takich ludzi do piekła. No ale jeżeli w pierwszym liście do Rzymian czytamy o tym, że Bóg tym ludziom się tym ludziom przedstawia, się tym ludziom ujawnił właśnie w stworzeniu, a ci ludzie go odrzucają, no to w jaki sposób Bóg ma tych ludzi potraktować? W jaki sposób Bóg ma tych ludzi awansować z, powiedzmy, z piekła, z potępienia do nieba? Na jakiej podstawie? Jeżeli ci ludzie go odrzucili. I dlatego my przedstawiamy dzisiaj obraz dobrego człowieka w stosunku do Boga, który jest tyranem. Ludzie w zborach ewangelicznych, czy w ogóle w zborach protestanckich, przedstawiają Boga jako tego, który
jest tyranem i tak powiedziałem, tego, który bawi się swoim stworzeniem, a człowieka z drugiej strony wybiela się jako tego, który jest pokrzywdzony, ponieważ Bóg go nie wybrał, jako tego, który którym Bóg nie okazał miłości, jako człowieka, który nie ma wyboru, bo przecież Bóg wybrał sobie tylko pewnych ludzi do zbawienia, a jego nie. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście będziemy też mówić o wybraniu w innym odcinku, będziemy mówić o tym, jak to jest z tym wybraniem. Natomiast tak, jak chciałem powiedzieć i zaznaczyć, głównym problemem w zborach jest to, że my przedstawiamy człowieka jako dobre stworzenie, które Bóg, kalwinistyczny Bóg, skazuje na potępienie, nie dając temu człowiekowi w żaden sposób możliwości się nawrócenia. A to jest kłamstwem, ponieważ człowiek z natury jest buntownikiem. Jak jest napisane w słowie, nikt Boga nie szuka. Tak więc my dzisiaj w zborach staramy się w jakiś sposób zmiękczyć obraz sprawiedliwego Boga, albo całkowicie odrzucić ten obraz sprawiedliwego Boga, bo obraz Boga sprawiedliwego, który jest suwerennym Bogiem, nie wpisuje się w nasz obraz humanistycznego Boga, Boga, który kocha każdego człowieka. A wiemy doskonale, że jeżeli chodzi o miłość, to tak powiedziałem, oczywiście Bóg kocha wszystkich ludzi w takim znaczeniu, że daje im możliwość korzystania z tych plonów, które sam stworzył, ale wyjątkową miłością ukochał swój lud. I o tym też trzeba pamiętać. Natomiast co jeszcze odnośnie Boga i potępienia, kary za grzechy? Trzeba pamiętać, że każdy człowiek jest tak naprawdę buntownikiem i każdy człowiek zasługuje na karę. I od tego trzeba zacząć. Każdy człowiek w swojej naturze, w tym jaki jest, zasługuje na to, aby być potępiony. Nikt nie chce znać Boga, nikt go nie szukał. Wszyscy żyliśmy według własnych standardów tego świata, według własnych standardów, jakie sobie ustaliliśmy. I nikt nie chciał mieć z Bogiem nic do czynienia. Taka jest prawda. I nie wmawiajmy sobie, że jesteśmy dobrzy, albo że ci ludzie na zewnątrz są dobrzy, tylko tyrański Bóg nie chce ich przyjąć. Nie, nikt z nas nie przyszedł do kościoła dlatego, że czy nie jesteśmy we wspólnocie dlatego, że sami podjęliśmy decyzję, bo nasze serce nas do tego przekonało, bo w nas było coś lepszego niż w kimś innym. Nie, to jest kłamstwo. Prawda jest taka, że znaleźliśmy się w kościele, we wspólnocie ludzi wierzących tylko i wyłącznie dzięki Bożej łasce. I to dzięki Bożej łasce jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy i powinniśmy doceniać to, że Bóg postanowił na samym początku nas zbawić, bo miał nas w swoim planie zbawienia. Natomiast co jeszcze odnośnie tego posłania do piekła, czy tego zbawienia? Otóż, moi drodzy, pamiętajcie jedno, że jeżeli Bóg jest właścicielem całego świata i całego stworzenia, to jest też sędzią. Sędzia jest litościwy, ale sędzia też może skazać kogoś na więzienie. Tak więc wyobraźcie sobie sytuację, że mamy więźniów w jakimś więzieniu i nagle sędzia postanawia jednego z tych więźniów ułaskawić. To znaczy, że jest nie w porządku w stosunku do reszty więźniów, których nie chce ułaskawić? Czy jest nie w porządku? Czy ma takie prawo podjąć taką decyzję, czy nie ma takiego prawa? I o ile bardziej Bóg ma takie prawo niż taki sędzia, ponieważ sędzia, jeżeli mówimy teraz o ludziach i o pewnym systemie prawnym, nie ma takiej dużej władzy jak Bóg, ponieważ Bóg jest stworzycielem tego, co sądzi, lub tego, czemu okazuje łaskę. Tak więc Bóg ma prawo wybrać, Bóg ma prawo zbawić, Bóg ma prawo okazać łaskę, Bóg ma prawo osądzić, Bóg ma prawo dać jednych do zbawienia, Bóg ma prawo dać drugich na potępienie. To, że Bóg daje pewnych ludzi na potępienie, jest prawdą, natomiast trzeba mieć tutaj szerszy pogląd, ilustrację samego człowieka. Ludzie, którzy idą na potępienie, to nie są dobrzy ludzie.
To nie są ludzie, którym Bóg odmówił zbawienia. To nie są ludzie, którym Bóg ograniczył zbawienie w znaczeniu, że dobrzy ludzie o dobrych sercach, a jednak ich nie zbawię. Nie, to są ludzie, którzy całkowicie, tak jak już dzisiaj przytaczałem Rzymian 1, całkowicie odrzucają Stworzyciela, odrzucają Boga jako Stworzyciela, który ujawnia im się w stworzeniu. To są ich decyzje. Oni chcą żyć według własnych standardów życia, a my natomiast przez to, że ci ludzie chcą żyć według własnych standardów, czynimy z Boga tyrana, który nie chce ich na siłę zbawić. To jest dosyć smutna perspektywa, patrząc od strony Stworzyciela, Stwórcy, że stworzenie, któremu darował życie, widzi w nim tyrana, który nie chce uratować ludzi, którzy tego nie chcą. No bo tak to niestety wychodzi. Jeszcze jest jedna ważna kwestia w tym temacie. Otóż musimy pamiętać, że każdy z nas odpowiada za swoje grzechy. Bóg nie skazuje nikogo na piekło za niegrzeszność. To znaczy, nikt nie może stanąć na ławie oskarżonych, jeżeli jest niewinny. A każdy człowiek jest winny. Tak więc my dzisiaj staramy się powiedzieć, że Bóg jest tyranem, Bóg nie ma miłości, bo skazuje ludzi na piekło. Ale Bóg nie skazuje tych ludzi na piekło za bezgrzeszność. Bóg skazuje tych ludzi właśnie za grzeszność, za to, że nie chcieli żyć według Jego prawa, Jego norm, i przyjdzie im za to niestety odpokutować. Tak więc starajmy się nie mówić o Bogu jako o tym, który jest Bogiem tyranii, Bogiem, który nie kocha ludzi, Bogiem, który skazuje ludzi na piekło, bo to nie do końca jest prawda. Wiemy doskonale, że będzie na końcu sąd, że Bóg będzie sądził żywych i umarłych. Jedni pójdą na zbawienie, a drudzy pójdą na wieczne potępienie. I to nie jest żadna ukryta prawda, o tym mówi Słowo Boże. Natomiast doceniajmy to, jeżeli uważamy się za wierzących, uważamy, że Bóg nas zbawił, uważamy się za nowonarodzonych, doceniajmy to, że znaleźliśmy się w grupie ludzi zbawionych, a nie, że znaleźliśmy się w grupie ludzi potępionych. I nie walczmy o inny wizerunek Boga niż ten, który jest w Biblii, zmiękczając tak naprawdę ten obraz. Bo Bóg swojej miłości naprawdę czeka. Czeka cały czas i ludzie się nawracają i Bóg pojawia się, tak jak powiedziałem, w swoim stworzeniu. I my jako osoby wierzące powinniśmy doceniać to, że Bóg okazał nam łaskę. A nie ignorujmy naszego Boga przez to, że nasze wyobrażenie o Nim jest całkowicie inne niż Słowo Boże mówi. Zatem, moi drodzy, kalwinizm nie głosi Boga, który jest tyranem, nie głosi Boga, który bawi się swoim stworzeniem, nie głosi Boga, który chce to stworzenie posłać do piekła za wszelką cenę. Kalwinizm głosi Boga sprawiedliwego. Boga, który ma prawo do tego, aby zrobić ze swoim stworzeniem to, co mu się podoba. I to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz jest taka, że Bóg ma prawo zbawić kogo chce. Bóg kocha swoje stworzenie, które stworzył, ponieważ jest ono dobre, ale też trzeba pamiętać o tym, że to stworzenie jest zbuntowane przeciwko Bogu. I my nie starajmy się za wszelką cenę udowodnić sobie czy komuś, że Bóg bardzo kocha człowieka i nie skazuje ludzi na piekło. Bo wtedy byśmy musieli wyrzucić Księgę Objawienia do kosza, czy wszelkiego rodzaju proroctwa, które pojawiły się wcześniej, też do kosza, ponieważ Bóg byłby ogromną miłością, która przebacza wszystkim wszystkie grzechy. A tak nie będzie. Wiemy, że tak nie będzie. Tak więc mówmy o Bogu takim, jakim jest, o obrazie Boga takim, jakim jest, o sprawiedliwości Bożej, oczywiście też o miłości Bożej. Pokazujmy siebie, że Bóg wykazał się ogromną miłością, że tutaj jesteśmy, że nas zbawił, ale też nie odbierajmy Bogu Jego sprawiedliwości, Jego decyzyjności, Jego suwerenności w decyzji, ponieważ jest Bogiem i ma prawo zrobić ze swoim stworzeniem to, co mu się podoba. Moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że w jakiś taki luźniejszy sposób
Starałem się wam zobrazować ten mit na temat tego, że Bóg posyła ludzi do piekła. Oczywiście Bóg sądzi tych ludzi i ci ludzie lądują w piekle, ale trzeba pamiętać o tej ilustracji człowieka, że ten człowiek ląduje w piekle nie za swoje winy, czy jako ktoś, kto jest niewinny, tylko idzie do piekła za swoje grzechy, za swoje postanowienia, za swoją drogę, jaką wybrał w życiu, za to, że odrzucił Boga. No i należy o tym pamiętać, a jednocześnie doceniać to, że Bóg nas, ludzi wierzących, którzy deklarujemy się jako nowonarodzeni, zbawił. Wszystkiego dobrego. Zapraszam na kolejny odcinek. Z Bogiem.